witam portal Radomsko24, Irek Staszczyk, witam Państwa, witam mojego gościa, Marek Jeziorski, oficer prasowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam widzów. Umawialiśmy się na zupełnie inną rozmowę, ale życie pisze taki, a nie inny scenariusz. Dzisiaj takie, a nie inne realia są. Wojna na Ukrainie. Na Ukrainę płynie pomoc całego świata, również z Polski, również z Radomska i również od strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku. Czy ta akcja przekazania sprzętu, ja tu wymienię może tylko niektóre, węże pożarnicze, odzież specjalna, buty, hełmy strażackie, rękawice, ten sprzęt to była taka jednorazowa akcja, bo on został już przekazany, czyli do Komendy Głównej, tak, do Łodzi, a stamtąd powędrował chyba na Ukrainę. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób. My dostaliśmy akurat polecenie od komendanta wojewódzkiego o tym, że strona ukraińska zwróciła się do niego z konkretnym zapotrzebowaniem na konkretny sprzęt. Czasu było mało na zrealizowanie, że tak powiem, tego zadania, ponieważ sytuacja jest tam bardzo dynamiczna. Są duże braki właśnie sprzętowe, jeżeli chodzi o wyposażenie osobiste strażaków. Stąd trafiła do nas właśnie taka lista, w której były określone te pozycje, które są na tą chwilę najbardziej potrzebne i niezbędne do prowadzenia działań gaśniczych. Znalazło się tam szereg pozycji, między innymi właśnie wyposażenie indywidualne strażaków, tak żeby oni się mogli zabezpieczyć i działać, tak, ratować ludzi, jak również cała armatura pożarnicza, sprzęt medyczny, tego typu asortyment. Czy to jest jednorazowa akcja? No trudno nam powiedzieć. Myślę, że potrzeby na pewno jeszcze będą i jeżeli się pojawi taki temat, zostanie nam takie zadanie zlecone, będziemy je realizować. Czy przekazując ten sprzęt, to zostały uszczuplone jakieś zapasy magazynowe w jednostce w Radomsku, czy jak to wyglądało? Powiem tak, ta zbiórka opierała się zarówno na jednostkach, na sprzęcie z ochotniczych straży pożarnych, jak i od nas z Państwowej Straży Pożarnej. I powiem tak, jednostki dysponują pewną, że tak powiem, rezerwą sprzętu, który jest, można powiedzieć, nadal sprawny, natomiast zastąpił go już nowszy sprzęt. Wynika to również między innymi z naszej ustawy, która na przykład wprowadza nam nowe umundurowanie, nowy sprzęt, nowa kolorystyka. Tak więc niektóre jednostki już powoli wycofują z użytkowania te ubrania, które jeszcze są sprawne i tam na pewno się jeszcze przydadzą, natomiast zastępują je już nowymi, w nowej kolorystyce, tutaj ubraniami specjalnymi, na przykład. Ja to wymieniłem, ten sprzęt przed chwilą, ale czy to były duże ilości? Powiem tak, w skali naszego powiatu udało się zebrać, no powiedzmy, jeżeli chodzi o sprzęt tej ochrony indywidualnej, to było to około 80 ubrań typu właśnie Nomex, czyli tych ubrań specjalnych, które są odporne na działanie wysokiej temperatury. Do tego jeszcze hełmy, rękawice, buty specjalne, jak również sprzęt medyczny oraz armatura wodna, czyli węże pożarnicze, do tego jeszcze pompa szlamowa. Powiem tak, no udałoby się ubrać około 80 strażaków tak kompletnie. To jest dużo i mało w świetle tej tragedii, która teraz tam, w świetle wojny, która trwa na Ukrainie. Czy również strażacy ochotnicy, bo powiedział pan, że się włączyli, to wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych z powiatu radomszczańskiego? Powiem tak, na ten nasz apel odpowiedziały jednostki, niemniej jednak trudno powiedzieć, czy były to wszystkie. Były to przeważnie jednostki, które dysponują większym zasobem właśnie tego sprzętu. Także pytał pan wcześniej o to, czy jakieś nasze zasoby się uszczupliły. Myślę, że nie. Myślę, że nadal, że tak powiem, ta nasza gotowość jest jak najbardziej tutaj stuprocentowa. Kto mógł, to pomógł w tym przypadku. Tak to wyglądało. Czy są jakieś przewidywania, że również wy będziecie potrzebni tam na miejscu podczas akcji ratowniczych? Czy są przewidywane takie ruchy, jeżeli chodzi o strażaków z Polski? Powiem tak. Nasze działania będą się skupiać tutaj na pomocy, na pewno na terenie naszego kraju. Już można w mediach zobaczyć szereg takich obrazków, gdzie strażacy pomagają tam bezpośrednio przy granicy.
zaopiekować się tymi... A jaka właśnie rola będzie tu w powiecie radomszczańskim was? Bo tak samo Ukraińcy przyjeżdżają do nas, są już przygotowane miejsca w hali sportowej publicznej szkoły podstawowej numer 6. Wy również będziecie koordynować te ruchy? Powiem tak, jeżeli zostaniemy o coś takiego poproszeni, na pewno nie odmówimy pomocy. Ale w chwili obecnej jesteście również brani pod uwagę, czy gdy zbierają się pracownicy starostwa, czy miasta, czy uczestniczycie w tych rozmowach też? Oczywiście. Kierownictwo naszej komendy na bieżąco uczestniczy w tych rozmowach i tutaj, jeżeli będą jakieś potrzeby, na pewno będzie to uzgadniane już na tym szczeblu. No dobrze, zmienimy teraz temat i wrócimy do tego tematu, na który umawialiśmy się, ale tak jak powiedziałem, życie nas zaskakuje i to bardzo. Kilka tygodni temu przez całą Polskę przeszły niesamowite wichury. Proszę powiedzieć, czy po tym okresie tych wichrów, do których musimy się chyba przyzwyczaić, że no, mówiąc dość tak, że taki mamy, a nie inny klimat będziemy mieli. Czy już Polacy są przygotowani? Czy na przykład w powiecie radomszczańskim te zdarzenia zaskoczyły was i mieszkańców? Powiem szczerze, że tutaj jeżeli chodzi o system alarmowania, on świetnie zadziałał w tym przypadku, ponieważ można powiedzieć, mieliśmy od stycznia przez cały ten okres lutego 3 takie ostrzeżenia drugiego stopnia właśnie o tych silnych porywach wiatru. I wszystko wskazuje na to, że te alarmy no, świetnie działają i są jednak o dosyć dużym stopniu właśnie prawdopodobieństwa. I faktycznie byliśmy już na to w pewnym stopniu przygotowani jako służba ratownicza pod kątem właśnie zmożonej ilości interwencji. Także zadziałały tutaj między innymi dodatkowe dyżury, dodatkowe osoby były specjalnie ściągane, żeby wzmocnić działanie tutaj jednostki naszej w Radomsku, jak i stanowiska kierowania. Natomiast, tak jak mówię, tych zdarzeń rzeczywiście przybywa, tak? Porównując rok do roku, to można powiedzieć na dzień dzisiejszy, na końcówkę lutego, mieliśmy 100 interwencji więcej w stosunku do roku ubiegłego. Czyli rzeczywiście było co robić rzeczywiście w tym lutym i końcówka stycznia. Czy świadomość w ogóle społeczeństwa jest większa? Bierze pod uwagę, że no niestety, ale coraz częściej będziemy borykać się z takimi wichurami? Myślę, że tak. Myślę, że te ostrzeżenia właśnie, które trafiają na telefony komórkowe każdego z nas podczas takich alertów, dają do myślenia i myślę, że to w społeczeństwu to myślenie się zmienia, tak? Więc starają się ludzie już zwracać uwagę na ten swój dobytek, żeby go odpowiednio zabezpieczyć na czas tego typu zjawisk pogodowych. I chyba warto jest również zauważenia ten fakt, żeby faktycznie tych alertów, które przychodzą na telefon, żeby ich w pewnym stopniu nie lekceważyć, prawda? Bo nieraz tak bywa, że ktoś przeczyta tą informację, że w godzinach takich a takich w nocy może przejść potężna wichura z porywami nawet do 120 km na godzinę. Ktoś to może zlekceważyć, a później może żałować tej można żałować. Lekkomyślnej decyzji. Panie redaktorze, dokładnie tak jak pan redaktor wspomniał, tutaj należałoby zwrócić uwagę, jakiego stopnia jest to alarm, jakiego stopnia jest to ostrzeżenie, ponieważ mamy, jeżeli chodzi o te podmuchy wiatrów, 3 różne ostrzeżenia. Tak? I rzeczywiście przychodzą nam czasami alerty o tym pierwszym stopniu, czyli takim najniższym, jeżeli chodzi o zagrożenie. Warto już wtedy pewne przedsięwzięcia, że tak powiem, poczynić, żeby strat uniknąć. Natomiast jeżeli mamy już do czynienia z alertem trzeciego stopnia, czy drugiego stopnia, tak jak mieliśmy tutaj w przypadku tych 3, że tak powiem, wichur, które były od stycznia przez całe luty, to rzeczywiście były to drugiego stopnia i faktycznie już były te straty dosyć duże. Tych interwencji, tak sumując, to było około 170, 30 uszkodzonych dachów na budynkach, powalone drzewa, tych interwencji było najwięcej, także naprawdę było co robić. Czyli co, lepiej sobie wziąć do serca i zdecydować na przykład kupić ileś tam metrów kwadratowych plandy, które właściciele domów jednorodzinnych powinni mieć, takie podstawowe rzeczy jak na przykład czy wodę, czy inne wodę butelkowaną, bo nie wiadomo, no te kataklizmy nas będą zaskakiwać chyba, prawda? I coś takiego, gdy mamy zmagazynowane, wtedy jest chyba troszeczkę inaczej. Bardziej czujemy się bezpiecznie. Dokładnie. Powiem szczerze, że
Owszem, my dysponujemy jakimiś zasobami tych plandek. Mamy na terenie naszego powiatu również międzygminny magazyn, który powiatowy, który, w którym też znajduje się taki sprzęt. Niemniej jednak, wiadomo, czasami jedziemy z tym sprzętem, z plandekami, a powiedzmy na terenie... Czy teraz w ostatnim okresie tych nawałnic pogodowych korzystaliście z tego magazynu? Owszem, korzystaliśmy. Tutaj, jeżeli chodzi o technikum drzewne w Radomsku, były właśnie używane zasoby tego magazynu. Były użyte 4 ciężkie plandeki właśnie do zabezpieczenia dachu, takiego doraźnego zabezpieczenia dachu na czas tych opadów deszczu, które były jeszcze prognozowane w dniach następnych. Miejmy nadzieję, że już takich prognoz pogodowych na okres wiosny i lata nie będzie. Ja wrócę jeszcze do tej sytuacji chwili obecnej na Ukrainie, w Polsce i na całym świecie. Czy obecnie jest podwyższona gotowość w jednostkach Państwowych Straży Pożarnych na terenie całego kraju? Podwyższona gotowość związana z wydarzeniami z wojny na Ukrainie? Panie redaktorze, no, mogę się tutaj odnosić do naszej jednostki w Radomsku. Także na tą chwilę no, nie ma takich potrzeb i nie jest taki stan podwyższony wprowadzony. Także działamy normalnie tak, jak działaliśmy. Niemniej jednak ta sytuacja może się zmienić i tutaj też jesteśmy na to gotowi. Cały czas nasi funkcjonariusze są na, część naszych funkcjonariuszy jest na dyżurach domowych, więc jeżeli zachodzi potrzeba, są oni, że tak powiem, ściągani do pracy i wszystkie ręce na pokład. Działamy, żeby pomagać. Marek Jeziorski, oficer prasowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, był dzisiaj gościem Państwa i moim na portalu Radomsko24. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Redaktorze. Dziękuję. A Państwu ja dziękuję za uwagę. Zapraszam na nasze spotkania. Zapraszam na program zawsze w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 19:45. Do usłyszenia, do zobaczenia.